Cześć, Marcin z tej strony. 29 zadanie z trzeciego arkusza z książki Teraz matura, arkusze maturalne. Tym razem mamy ciągi. To takie skomplikowane, na zasadzie takie, że mamy tylko ABC i nie ma żadnych liczb, tak? Jakie jest zadanie? Trzy różne liczby ABC są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, a liczby A, 2B, 3C są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Trzeba wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego ABC. Ok. Skoro ABC są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, no to oczywiście A1 to jest równe A. A2 to będzie oczywiście równe A razy Q, tak? Czyli iloraz ciągu, którego będziemy zresztą szukać. No i A3 jest równe A razy Q do kwadratu. Ok? To wykorzystaliśmy informację, że trzy różne liczby ABC są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, tak? Dobra. Teraz wiemy, że liczby A, 2B i 3C są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. I tutaj trzeba się zastosować pewną informację o ciągu arytmetycznym, a mianowicie, jeżeli weźmiemy środkowy wyraz i pomnożymy przez 2, czyli mamy 2 razy 2B, to będzie równy wyraz ten po lewej stronie, czyli pierwszy razy ten wyraz po prawej stronie, czyli trzeci. Dodać pierwszy plus trzeci. Czyli to będzie A1 plus A3. Może Wam to tak jeszcze zapiszę, żebyście wiedzieli, że 2 razy A2 równa się A1 plus A3. OK? To jest wyraz A1, to jest wyraz A2, a to jest wyraz A3 w ciągu arytmetycznym. Czyli mamy 2 razy A2 to jest oczywiście 2B, A1 to jest a A3 to będzie 3C, tak? C. Ok, no to co? Zamiast C podstawimy sobie A razy Q kwadrat, zamiast 2B podstawimy sobie A razy Q, no a to będzie po prostu A. Ok, no to liczymy. 2 razy 2. Albo inaczej, no już 2 razy 2 to już najlepsze, to jest 4 razy B to jest A razy Q, tak? Ok. A to jest A. Trójeczkę przepisuję, a C to jest A razy Q kwadrat. Zauważmy, tu jest A i tu jest A, więc podzielmy sobie to przez A. 4Q równa się 1 plus 3 Q kwadrat, tak? Przenieśmy sobie to wszystko na prawą stronę, czyli będzie 0 równa się 3Q kwadrat minus 4Q plus 1. OK? Otrzymujemy takie równanie. To jest oczywiście równanie kwadratowe, czyli będziemy liczyć zaraz delta x1, x2. Tylko pozwólcie, że sobie to tu przepiszę. 3Q kwadrat minus 4Q plus 1 równa się 0 i to sobie skasujemy. Może tylko to wystarczy. Dobra. No to lecimy. Delta to jest oczywiście b kwadrat minus 4ac, a więc delta jest równa. B do kwadratu to jest minus 4 do kwadratu, a więc 16. Minus 4 razy 3 to jest 12, razy 1 to jest 12. Czyli nasza delta jest równa 4. Pierwiastek z naszej delty jest równy oczywiście 2. Liczymy sobie nie x1, x2, tylko q1 i q2. Czyli to jest minus b, czyli 4, minus pierwiastek z delta 2 przez 2a, czyli 2 razy 3, 6. 4 minus 2 przez 6, 2 szóste, a więc 1 trzecia. Q2, 4 plus 2 przez 6. 6 przez 6, 1. I teraz uwaga. To rozwiązanie, choć wydaje się ładniejsze, bo jest 1, należy odrzucić. Dlaczego? Bo jeżeli Q by było 1, to by było A1 równa się A, A2 równa się A, A3 równa się A i nie byłyby to trzy różne liczby. OK? Oczywiście A też nie może być 0, bo wtedy będzie 0, 0, 0. Tak? Pierwszy wyraz też nie może być 0. Więc te założenia trzeba na początku zawsze napisać. O czym tam? Teraz mi się przypomniało. Dalej, no, trzeba napisać, tak, że skoro to mają być trzy różne liczby w ciągu geometrycznym, to A1 nie może być zerem, bo wtedy wszystkie będą zerami.
będzie 0 razy q, 0 razy q kwadrat i tak dalej. A druga opcja q nie może być jedynką, bo to będzie ciągle aaa, tak? Jakaś tam liczba. Dobra. Czyli to odrzucamy, czyli wyszło nam, że q równa się 1 trzecia. Wyznacz, ile raz ciągu geometrycznego jest. Tak? I po zadaniu. Więc jest trochę takich właśnie zadań, że jakieś trzy liczby są ciągiem geometrycznym, trzy liczby są ciągiem arytmetycznym. Czasami jeszcze podają, że a plus b plus c równa się ileś. Tutaj akurat nie podali, ale nie było to potrzebne. No i wyliczyć właśnie, albo wyznaczyć ciąg geometryczny, albo arytmetyczny, albo właśnie iloczyn, czy też iloraz, czy też różnicę w ciągu arytmetycznym trzeba wyznaczyć. Dużo jest takich zadań, na pewno jak daliście ciągi, jeszcze to ćwiczyli. No nic, powinno być w miarę jasno wytłumaczone. Jeżeli nie, śmiało w komentarzach. A póki co dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Na razie, cześć!